już usta po prostu chyba najeść. Stawia ochotnicza straż pożarna z Krubicy Chomodowskiej, gospodarz dzisiejszej uroczystości. Pododdział, baczność! Brawo! Druhu prezesie, druh Mariusz Komyszyn, dowódca uroczystości, melduje strażaków z gminy Rubaciów do uroczystego apelu z okazji gminnego święta strażaka. Czołem strażacy! Czołem! Na baczność, poczni!
Szanowny druhny i druhowie, dostojni goście, mieszkańcy Krowicy Chołodowskiej, Krowicy Samej i gminy Lubaczów. W imieniu organizatorów dzisiejszego święta pragnę gorąco powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Proszę tak o uroczyste przecięcie wstęgi dla każdych Państwa, jest to najmniej po pół metra, na pamiątkę otwarcia uroczystego tego obiektu. Drodzy goście, drodzy druhny i druhowie, może zanim przystąpimy do obrzędu poświęcenia, pomódlmy się, by dobry Bóg za stawiennictwem świętego Floriana zawsze opiekował się tutaj strażakami z Krowicy Chołodowskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, źródło wszelkiego dobra, racz pobłogosławić tę strażnicę, remizę strażaków z Krowicy Chołodowskiej i spraw, aby korzystając z tego obiektu zawsze pamiętali o strażackiej dewizie. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Wspomagaj ich we wszystkich akcjach. Broń przed wszelkim niebezpieczeństwem. Niech wracają do tego miejsca szczęśliwi po wypełnieniu misji ratownika. Otaczaj ich, Panie, zawsze swoją miłością przez Chrystusa, Pana naszego. Nasza jednostka wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master, który został zakupiony przez Gminę Lubaczów dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wartość otrzymanego wsparcia finansowego to 275 700 zł, a wkład samorządu gminy to 21 000 zł. Samochód jest czterodrzwiowy, przystosowany do przewozu 6 osób. Auto jest wyposażone w pełną zaawansowaną elektronikę. Więcej na Janka. Janka jeszcze trochę. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę pana Wiesława Kapla, wójta gminy Lubaczów. Druhny i druhowie, zaproszeni goście. Szanowni Państwo, to nasze święto, Dzień Strażaka, organizowane jest już od 12 lat. I podczas tego Dnia Strażaka staramy się w sposób oficjalny, w sposób dostojny, godny i taki reprezentacyjny podziękować druhom strażakom za ich dotychczasową pracę, za służbę, za ten wysiłek, poświęcenie, za działalność, która wpisuje się bardzo dobrze w działalność naszej gminy. Za to w tym miejscu, w imieniu swoim własnym, Rady Gminy Lubaczów, wszystkich mieszkańców Gminy Lubaczów, wszystkim druhom strażakom chciałbym gorąco podziękować. Moi drodzy, to święto jest także po to, by między innymi honorować takie miejsca i takie wydarzenia jak w dniu dzisiejszym. Dlatego ono zostało zorganizowane tutaj w Krowicy Chołodowskiej ze względu na czas oddania do użytku w sposób oficjalny tego zmodernizowanego budynku remizy strażackiej, ale też oficjalnego przekazania miejscowej jednostce tego nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To, co udało się, drodzy Państwo, w tej jednostce zdziałać, jest wynikiem właśnie współpracy pomiędzy druhami ochotnikami z tej miejscowości, samorządem gminy Lubaczów, mówię tutaj o Radzie Gminy Lubaczów, ale także w partnerstwie z innymi osobami, podmiotami, które w tym dziele wybitnie i wydatnie pomogły. Drodzy Państwo, ta modernizowana remiza była realizowana przez ostatnie 4 lata. Nie wszyscy wiedzą, że ten wysiłek
inwestycyjny kosztował nasz samorząd blisko 1 000 000 zł. Tyle rzeczywiście samorząd gminy Lubaczów wydał na przebudowę tego obiektu, modernizację i remont i doprowadził go do takiego stanu, jaki dzisiaj możemy oglądać i myślę, że podziwiać. W tym dziele oczywiście w większości środki pochodziły z budżetu gminy, natomiast tak jak tutaj dzisiaj też słyszeliśmy, część tych pieniędzy została przekazana za sprawą ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale także komendanta głównego Straży Pożarnej w Warszawie poprzez komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej do budżetu jednostki OSP Krowica-Kołodowska. I w tym miejscu chciałbym podziękować pani Annie Szmidrodziewicz, naszemu posłowi z ziemi lubaczowskiej także, za wsparcie i starania w pozyskaniu tych środków, bo to dzięki nim mogliśmy przeprowadzić remont tej najstarszej części tego obiektu i dzięki nim mogliśmy między innymi cały ten budynek tą modernizacją i remontem objąć. Dziękuję tutaj poprzez panią poseł, panu ministrowi i panu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej. To jest, drodzy państwo, ta inwestycja. Bardzo nowoczesny obiekt. Myślę, że za chwilę wszyscy będziecie mogli go oglądnąć. 3 boksy garażowe, nowoczesna kotłownia, zaplecze gastronomiczno-kulinarne, z którego przede wszystkim będzie korzystało miejscowe koło gospodyń wiejskich. Po to między innymi, by wypełniać tą drugą rolę tej działalności społecznej związanej z funkcją strażacką w tej miejscowości, a mianowicie tą rolę integracyjną. Po to są tutaj te organizacje, by między innymi integrować społeczeństwo i budować tak zwane społeczeństwo obywatelskie, zdolne realizować różne cele i zadania dla miejscowej społeczności. Drodzy państwo, to jedno zadanie, natomiast to drugie to jest oczywiście ten lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, marzenie wielu jednostek, pewnie z terenu powiatu lubaczowskiego i w Polsce, także marzenie kilku jeszcze jednostek z terenu gminy Lubaczów, ale ono stało się faktem na przełomie roku 2018 i 2019. Ten samochód, jak już słyszeliście, zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości, przy niewielkim udziale środków budżetu gminy dzisiaj jest na wyposażeniu tej jednostki. Ogromnie się cieszę, że ze sprawą tutaj starań naszego samorządu przy wsparciu pana senatora Mieczysława Golby i pana ministra Marcina Warchoła udało się ten samochód nabyć przy tak niewielkim udziale środków z budżetu gminy. I dzisiaj on jest przykładem dobrze zagospodarowanych środków i myślę, że dobrze wykorzystanych środków, które w tym momencie służą miejscowej jednostce OSP. Drodzy państwo, ale tak, żeby mieć świadomość tego, jak wielkie są to pieniądze, które gmina Lubaczów inwestuje w ochotnicze straże pożarne, to przytoczę tylko jedną liczbę, która wiąże się z inwestycjami na przełomie 18 i 19 roku. Od poprzedniego święta strażaka w gminie Lubaczów, czyli od maja 2018 roku do dzisiejszego święta strażaka 2019 roku. Drodzy państwo, w tym czasie gmina zainwestowała ponad 1 700 000 zł w wyposażenie i modernizację naszych jednostek OSP w gminie Lubaczów. Pierwsza ważna inwestycja to zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Basznia Dolna, przekazany w październiku oficjalnie dla tej jednostki. Samochód, który kosztował ponad 750 000 zł. Drugie zadanie to to, o którym wspomniałem przed chwilą, które w tych ostatnich 2 latach, 18-19 rok, kosztowało blisko 600 000 zł. I ostatni ten nabytek, o którym przed chwilką mówiłem, lekki samochód za blisko 300 000 zł. Łatwo dodać, że to jest ponad 1 700 000 zł, z czego ponad 800 000, drodzy państwo, to środki pomocowe zewnętrzne. Drodzy państwo, myślę, że i tak długo trwa już ta uroczystość. Chciałbym w tym momencie życzyć druhom strażakom przede wszystkim zdrowia, radości, wytrwałości związanej z tą wykonywaną służbą, samych sukcesów w poszczególnych jednostkach OSP, podobnych inwestycji, podobnych zakupów i niech święty Florian rzeczywiście opiekuje się wami i pomaga w tych wszystkich waszych dziełach, które realizujecie na różnych frontach waszej działalności, o czym tutaj już dzisiaj była mowa. Miłego świętowania Dnia Strażaka w gminie Lubaczów. Dziękuję za uwagę.